Więc wtłoczenie betonu do kanalizacji, pierwszy aspekt. I drugi aspekt, o nim teraz więcej. Oczywiście pieniądze, 50 zł za metr kwadratowy. Tak sobie zażyczyło miasto. No i co? No i właśnie nie będzie cicho w związku z tym. Restauratorzy już wychodzą naprzeciw tym propozycjom, ale nie naprzeciw, aby razem z tymi propozycjami iść sobie dalej, tylko aby się zetrzeć i to bardzo, bardzo mocno. Jak dziś pisze Głos Wielkopolski, restauratorzy idą na wojnę z prezydentem. Zamiast 50 zł za ogródki chcą płacić 17,50 zł. Grożą władzom miasta dotkliwym protestem. No to jest sformułowanie w cudzysłowie, a więc nikt nie wie, co ten dotkliwy protest ma oznaczać, no ale ma być dotkliwy. Tylko pytanie dla kogo? Dla tych osób, które będą chciały sobie ze spokojem wypocząć gdzieś tam na Starym Rynku i tam właśnie cieszyć się tym pięknym miejscem i ogródkiem piwnym, czy też będą się starali restauratorzy w jakiś sposób uderzyć w prezydenta Grobelnego. No i tutaj nie ma jeszcze jako takiego scenariusza, ale jedno jest pewne. Teraz już stowarzyszenie, to, które zostało powołane wczoraj właśnie w takich okolicznościach, to stowarzyszenie chce teraz iść naprzód, no i chce pokazać, że restauratorzy są siłą tego miasta. I chcę, znów cytat, stawić opór polityce Ryszarda Grobelnego. Przedstawiciele restauratorów mówią też, że władze miasta po prostu ich terroryzują, żądając podpisywania umów na bardzo niekorzystnych warunkach. No to teraz te warunki mają się zmienić na jakie? Nie wiadomo, cały czas trwać. Pewnie będą jeszcze rozmowy, chociaż miasto swoje i 50 zł od metra kwadratowego, restauratorzy swoje i 17 zł 50 groszy. No nierealna kwota, nie ma co się oszukiwać. No i zobaczymy, co z tych rozmów teraz wyniknie. A skoro jesteśmy przy atrakcjach turystycznych Poznania, to jeszcze na stronę 8 na sekundkę zaglądamy, ponieważ tam w Głosie dziś czytamy o kolejnej edycji akcji, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a więc Poznań za pół ceny. Ta akcja odbędzie się 4 i 5 czerwca. Na razie w przedsięwzięcie włączyło się ponad 100 partnerów. Kolejni mogą jeszcze dołączyć. Wystarczy zadeklarować obniżenie cen usług o 50%. Akcję koordynuje poznańska lokalna organizacja turystyczna. Jest także podany dziś w Głosie adres e-mail do właśnie Plotu, bo tak brzmi ta nazwa w skrócie. biuro@plot.poznan.pl. Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany tym, aby wziąć udział w tej czwartej już akcji, no to zachęcamy. Zachęca także Jan Mazurczak, dyrektor poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, który mówi dziś w Głosie Wielkopolskim, że ta edycja, więc czwarta edycja, zapowiada się pod każdym względem rekordowo. No i o tych rekordach w skrócie, jakie to mogą być rekordy, dziś także możemy sobie przeczytać w Głosie Wielkopolskim na stronie 8. Ale my jeszcze na sekundkę wracamy na stronę 6. Ponieważ restauratorzy i akcja Poznań za pół ceny bardzo ściśle nam się wiążą, dlatego trzeba było te tematy ze sobą połączyć, ale jest jeszcze temat jeden, o którym warto wspomnieć, który dziś na stronie 6 w Gazecie Wyborczej, to rozbudowa ławicy za obligacje. Najpierw była decyzja środowiskowa dająca zielone światło dla rozbudowy, no a wczoraj zarząd portu lotniczego Poznań-Ławica podpisał z bankiem PKO SA umowę na emisję obligacji. Dzięki niej lotnisko otrzyma 128 milionów złotych na inwestycje, które warte są 300 milionów złotych. No i to wszystko z kolei wiąże się z tym, że rozbudowa ławicy będzie możliwa, no i ten port ma wyglądać tak właśnie. No i tylko Państwu przypomnę, że ta część portu, która istnieje już teraz, a więc ta jedna sala, no to będzie tylko właśnie jedną salą spośród dwóch sal, jakie mają powstać do Euro 2012. Patrząc na front tej hali przylotów i odlotów, bo to teraz dwie funkcje pełni ta jedyna hala na ławicy, no to patrząc w lewą stronę od frontu tej właśnie hali, powstanie tam druga hala i jedna z nich będzie halą przylotów, druga z nich będzie halą odlotów, a to z kolei wszystko może wpłynąć, znaczy ma wpłynąć na to, że w końcu ławica będzie lotniskiem iście europejskim. Teraz mamy już pieniądze, no to nic nam nie stoi na przeszkodzie, tak mówią przedstawiciele lotniska Ławica. No to czekamy, bo do pokonania tych przeszkód coraz mniej czasu. Znów to powtarzam, do euro nieco ponad 400 dni. Zdecydowanie mniej dni, zdecydowanie mniej godzin do półmaratonu poznańskiego. Ten maraton już w najbliższą niedzielę, no to pogoda będzie wyśmienita dla biegaczy, chociaż jak sądzę będzie nawet troszkę zbyt ciepło dla biegaczy, bo 22 stopnie, pełne słońce, no to warunki
do biegania, no takie, no troszkę pewnie nam się wymęczą ci, którzy staną na starcie tego właśnie biegu, ale oni męczyć się będą, no bo sami tego chcą, będą się męczyć biegając, ale męczyć też się będą musieli kierowcy, ponieważ zmiany w organizacji ruchu w Poznaniu w związku z tym, no to dziś mapa, ta mapa, którą teraz Państwo widzicie w Głosie Wielkopolskim na stronie 7, ta mapa dokładnie pokazuje przebieg trasy, ja tylko tak Państwu pokażę, jak ta trasa będzie wyglądała, czyli po prostu którędy i jak będą biegać i też będą jechać, bo tam rolkarze również się stawią. Tutaj Starda, więc Jezioro Maltańskie, dalej wzdłuż tego jeziora, później wybiegamy Westkowskiego, dalej do centrum miasta Niepodległości w Królowej, no jeszcze chociaż tak, kawałeczek Królowej Jadwigi, tutaj odbijamy w stronę Wildy, biegniemy Dolną Wildą, dalej Piastowska jest powrót, Droga Dębińska, dalej Królowej Jadwigi, tutaj mała pętelka, no i już powolutku tutaj właśnie przez Hartowo kierujemy się na Maltę znów, ale meta nie będzie tutaj, gdzie mamy trybuny, ale wszyscy będą finiszować tutaj za trybunami. No i oto też sporo rozgłosu jest w związku z tym, no bo chyba jednak przede wszystkim rolkarze, bo tutaj o nich najwięcej się mówi, bo ze względów bezpieczeństwa muszą oni mieć metę w nieco innym punkcie, no to chyba chcieliby finiszować wtedy, kiedy wszyscy biją im brawo, a tutaj tak na tej mecie, no to chyba troszkę mało osób będzie, bo meta za trybunami. No trudno, taki pomysł, no to trzeba to wykonać. W niedzielę Poznań miastem biega, czy jeszcze o tym temacie będziemy Państwu przypominać jutro, kiedy dokładnie powiemy o tym, jakie zmiany w organizacji ruchu w związku z tym nam się szykują. To teraz jeszcze o zmianach, jakie w związku z euro nam się szykują, to na koniec tej części lokalnego przeglądu prasy. Budują rondo Caponiera. Budują czy też przebudowują, no nie wiem, dwa sformułowania można użyć, bo dla jednych to tylko przebudowa, dla innych to budowa w zasadzie no niemalże od podstaw. No i dzisiaj o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, pisze nam Fakt na stronie pierwszej. Nareszcie nie będzie korków. No i też mamy tutaj legendę do tej mapy, no bo troszkę kolorów na tej mapie mamy. No i tak, kolor czerwony to przebudowa ronda oraz podziemi. Kolor jasno-zielony to remont torowiska na Roosevelta oraz na Bukowskiej. Kolor pomarańczowy to budowa konstrukcji wspornej. Kolor niebieski to remont ulicy Bukowskiej oraz Roosevelta. Kolor brązowy to budowa trasy PST na Dworzec Zachodni. I kolor ciemno-zielony to budowa, czy też remont, no nie budowa, remont mostu uniwersyteckiego w obrębie trasy PST. Więc bardzo dużo zmian w tym rejonie miasta czekać nas będzie w najbliższych miesiącach, ponieważ część spośród tej inwestycji ma być gotowa na euro, przynajmniej takie są teraz plany. Do 30 kwietnia 2012 roku zakończyć się mają te wszystkie najważniejsze prace, a zupełny koniec wszystkich prac ma nastąpić na końcu października roku 2013, wtedy ten rejon miasta, który dziś wygląda tak. No, słabiutko, wiem. To ma, będzie wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Będzie to nowoczesne centrum miasta, ale do tego czasu trzeba nam będzie jeszcze sporo postać w korkach i sporo się naczekać. Fakt, strona pierwsza, no to odsyłam. A teraz Państwa odsyłam w inne miejsce, bo my już tak powolutku się żegnamy, no ale kończąc dziś spotkanie z nami, no to proszę wybrać się na tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam w siedzibie World Trade Center odbywają się akademickie targi przedsiębiorczości. O tym, czym te targi są, no to teraz proszę sobie posłuchać. A my jeszcze spotkamy się za momencik po to, żeby sobie o pogodzie jeszcze troszkę porozmawiać. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy pomysł biznesowy, wykłady i warsztaty praktyków biznesu, stoiska instytucji wspierających przyszłych przedsiębiorców. To wszystko będzie można zobaczyć podczas tegorocznej edycji Targów Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się 31 marca w World Trade Center Poznań. Impreza organizowana jest już po raz trzeci przez Nikiel Technology Park Poznań oraz Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego. W tym roku proponujemy studentom w pierwszej części sesję warsztatowo-wykładową, do której zaprosiliśmy poznańskich przedsiębiorców i naukowców, którzy na podstawie własnego doświadczenia praktycznego i teoretycznego opowiedzą o tym, jak inwestować z głową, czym jest strategia w biznesie, czy też jak się zaprezentować czy przed potencjalnym inwestorem, czy chociażby przed pracodawcą. Skierowane jest przede wszystkim do studentów, do pracowników naukowych, czyli do osób, które chcą założyć własny biznes, myślą o własnym rozwoju,
właśnie w przedsiębiorczości. Wstęp na targi jest bezpłatny. Program trzeciej edycji i relacja z poprzednich imprez oraz szczegółowe informacje o projekcie Wiedza do Biznesu dostępne są na stronie www.startup.poznań.pl. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. No to co tam, w marcu jak w garncu, prawda? Na kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Tak będziemy sobie mówić od jutra, ale jak widać pogoda zmienną rzeczą jest. Pozdrawiamy tą właśnie panią, która z parasolem teraz przemierza centrum Poznania, chociaż takich osób jest już teraz coraz więcej. Co prawda nie pada zbyt mocno, ale jednak deszcz już się pojawił. Mówiłem, że możliwe będą dziś przelotne opady deszczu, no to słowa prowadzącego się sprawdziły. Możliwe także są chwile ze słońcem. Mam nadzieję, że te słowa również się sprawdzą i serdecznie wszystkim tego życzę. Temperatura w tym momencie to 5 stopni. Dziś jeszcze nam wzrośnie do stopni 14. Ciśnienie to 1006 hektopaskali. No i wiatr słaby i umiarkowany od 10 do 20 km na godzinę. Jutro no to troszkę gorzej, bo zachmurzenie całkowite. W pierwszej części dnia opady deszczu, temperatura od 6 stopni rano, także no całkiem sympatycznie. Do 16 stopni po południu, a więc ciepło, ale jeszcze przekropnie, ale to sobota i niedziela to już prawdziwa wiosna. No czy też lato, jak chcą niektórzy, bo ponad 20 stopni, no to już chyba rzeczywiście czas na lato. I jeszcze w naszym programie czas na konkurs. Od tego... szansa to, żeby wygrać. Co wygrać? O tym za moment. Najpierw jak to zrobić, żeby wygrać? Na jakiej ulicy znajduje się siedziba firmy Allianz Borawski Wiesław i Wspólnicy? Odpowiedź A. Szerawskiej 30, odpowiedź B. Szelongowskiej 30, odpowiedź C. Szereńskiej 30. Odpowiedzi o treści ontv.a, ontv.b lub też ontv.c proszę przesyłać na numer 7101. Dokładny regulamin na stronie www.ontv.pl. I ostatni raz mówię o nagrodach. Dla 10 osób mamy nagrody. Pierwsza nagroda to OC w życiu prywatnym dla zwycięzcy oraz jego bliskich. Bardzo cenna, bardzo naprawdę dobra nagroda i nagrody od miejsca numer 2 do miejsca numer 10 to bony zniżkowe na ubezpieczenia majątkowe, bony o wartości nawet do 50%. No to ostatni raz powodzenia życzę. No i się żegnam. Godzina 18 dziś to Patrycja Felińska, wieczór w telewizji ONTV. Godzina 18.30 to raport, jutro godzina 9. No to moja skromna osoba. Zapraszam Państwa na spotkanie, a mówić jutro będziemy także o naszym zdrowiu. Dwa aspekty. Raz, no to ruch, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. I tak o tenisie znów mówić będziemy. Park tenisowy Olimpia, tym razem specjalny, no mały, wielki szlem, szlemik, zwał jak zwał. Ale specjalne zawody dla najmłodszych tenisistów. To temat pierwszy, godzina 9.30, Michał Filipiak, a godzina 10.00, no to specjalna metoda nauki, metoda przez słuch. No to proszę nas jutro słuchać, proszę nas jutro oglądać, bo naprawdę warto. Dobrego czwartku Państwu życzę, dziękuję za spotkanie, widzimy się jutro o godzinie 9.00. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie.